Witajcie serdecznie. Bardzo się cieszę znowu, że Was widzę, że jestem na tej sali. Ja tutaj się tak czuję już, wiecie, po swojsku bardzo. Ta sala to już jest taka, no, przylgła, ale nie tylko ta, bo też jest tamta następna, gdzie gongi, bardzo, bardzo piękna jest energia w ogóle w tych salach. To, że jest ten okrąg góry, no, zmienia naprawdę bardzo dużo. Jeżeli ktoś czuje energię i jest taki uwrażliwiony na to, co jest energią kształtu, no to właśnie też będzie czuć to, jakie ma duże znaczenie sufit, w jakim pomieszczeniu przebywamy. Zapraszam, zapraszam serdecznie. Proszę. Więc tak, tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, mamy sporo różnych punktów. Mam godzinę na to, tak? Chciałabym zdążyć w tej godzinie zmieścić się tak, żeby odpowiedzieć też na różne pytania. Ale ja mam też takie pytanie do Was na samym początku. Co Was jako istoty, żeby każdy sobie zadał teraz w środku, wewnątrz, do siebie, można sobie przymknąć oczy. Kiedy my zamykamy oczy, to nasz układ nerwowy automatycznie dostaje taką informację w środku do wyciszenia, do tego, co wewnętrzne, do skłonienia się do środka, do siebie. I jak już mamy takie wyciszenie w tym układzie nerwowym, to można sobie zadać pytanie, co mnie skłoniło do tego, że na przykład jestem tutaj dzisiaj na tej sali, że idę tą swoją wewnętrzną drogą do rozwoju. Pojawiają się odpowiedzi. Gdzie był ten wasz początek? Z czego to wynikało? Czy to było z potrzeby? Tak, coś doskwierało, właśnie. To są te odpowiedzi na te pytania. My mamy różne swoje drogi wewnętrzne do tego wewnętrznego poznania, do siebie, do świata energii. Niestety wiele z tych dróg, tak jak pracuję z ludźmi, jak obserwuję, są to te drogi, które jednak są wymuszone gdzieś tam poprzez to, że coś dzieje się na przykład ze zdrowiem, takim naszym fizycznym albo psychicznym. Lub są to pewne konflikty w naszych relacjach, w rodzinie, w rodach z bliskimi. Lub na przykład jest to nagła trauma, która miała miejsce, wydarzenie, coś ciężkiego. I to nas tak zupełnie gdzieś tam w środku nagle budzi wewnętrznie, że chyba jednak to nie jest moje miejsce. Akurat nie wiem, gdzie podążam, a może chciałabym wiedzieć, gdzie podążam. I tutaj jest taka mowa o celu. Wiecie, okazuje się, że to jednak jest dużym luksusem w dzisiejszych czasach, żeby znać ten swój cel. To jest ogromny przywilej. W czasach, kiedy tak naprawdę sens życia stracił w ogóle jakiekolwiek znaczenie w tym momencie. To jest potężny kryzys, jaki my przechodzimy w tej chwili jako istoty na tej planecie z sensem życia, istnienia jako takiego. Oczywiście my tutaj już w większości jako istoty mamy za sobą te dylematy, chociaż ja myślę, że i tak się z nimi zmagamy, żeby odróżnić pomiędzy tym, co jest marzeniem w naszym życiu, a to, co jest jego celem, tak zwanym przeznaczeniem, bo my mamy sporo oczekiwań gdzieś tam wewnętrznie. Jak sobie popatrzycie na swoje życie, spełniamy swoje marzenia, tak? Chcę to, to, tamto. A może jeszcze to, a takie mam oczekiwanie, a taką chcę przyjemność doświadczyć na przykład. To jak ja to do tego dojdę, jak ja to spełnię, to już będzie yes. I tak wiele spotkałam ludzi i istot, które te swoje marzenia spełniły. I wiecie, na czym najbardziej się skupiałam? Zadając im pewne pytania w swojej pracy, w tym jak prowadziliśmy, prawda? Jako partnerzy, bo ja tak traktuję ludzi, którzy do mnie przychodzą nie jako klienci, pacjenci, te, nie wiem nawet jak to nazywają jeszcze inni w ten sposób, nie, to są partnerzy, bo my przechodzimy oboje przez te procesy. To jest upokarzające w każdą stronę. Więc jak przychodzili i analizowaliśmy pewne wyniki tych spełnionych ich marzeń, to zadawałam im takie pytanie. Jak oni się czuli, kiedy już doszli do tego, że to marzenie im się spełniło? Że osiągnęli to coś, coś, co sobie wymarzyli, tak? I okazywało się, że dla wielu z nich gdzieś to jednak tak
przeleciało. No dobrze, była taka euforia, cieszyli się na początku z tego, że jest, mam, doświadczyłem to, mam to marzenie, jest to uchwycone. Ale po tej dużej euforii był nagły jednak spadek, gdzieś tam oswoili się z tym, że to już jest dokonane. I tak naprawdę okazuje się, że mając już to dokonane, nie było to celem samym sobie. Więc jaki jest ten wewnętrzny nasz, ten potężny cel, to pragnienie do tego, żeby swoje przeznaczenie wykonać w tym istnieniu na tym świecie? Kto z Was, jak sobie tak zajrzy do środka, po raz kolejny teraz, możecie zaglądać do swojego wnętrza tyle razy, ile potrzebujecie, prawda? Jeżeli sobie tam popatrzycie, czy to jest to, czy ja faktycznie idąc tą albo inną ścieżką w moim świecie, spełniając te wszystkie swoje przyjemności, marzenia, pomniejsze cele, dokonuję tego, co jest moim przeznaczeniem? Czy ja jako istota o najwyższych, najpiękniejszych wibracjach właśnie to mam w swoim zamyśle? A może by tak się ucieszyć tym, że możemy zachwycać się bardzo małymi rzeczami, takimi drobnostkami. Jak analizowałam też, co to jest skok kwantowy naszej świadomości. Na czym to polega? Czy być może jest to coś, czym akurat zarobiliśmy na to? Zasłużyliśmy sobie, wykonując pewne procesy oczyszczające, prace energetyczne? Jaką mamy z tego satysfakcję? A może tak naprawdę zachwycił nas motyl, który akurat gdzieś był sobie na krzaczku, albo widzieliśmy go po drodze w naturze. Może to nas uruchomiło wewnętrznie. Może to nas naprowadza do tego, czym jest to nasze wewnętrzne rozpoznanie w przeznaczeniu, w celu istnienia na tej planecie, w naszym świecie i w naszym życiu. Nie ma tak naprawdę żadnych części składowych, po których moglibyśmy rozpoznać, że faktycznie to mnie uposażyło i jeszcze podać to innym, mówiąc, że tak, ciebie też to wzniesie. To jest tak samo dla ciebie dobre. My tego nie wiemy. Dlatego twierdzę, że to jest dużym luksusem w naszym świecie dzisiejszym, żeby odkryć swoje przeznaczenie. Każdy chciałby znać swój cel, wtedy życie było dużo łatwiejsze. Dlaczego? No bo wtedy byłoby już łatwo. Aha. Idziemy tą drogą, wykonujemy to, wykonujemy tamto, to jest konkretna rzecz, mamy to i to do zrobienia, ale nie jest to takie proste, jak widać. Nie jest. W tym obecnym kryzysie właśnie cierpienia naszego na temat sensu wszystkiego, gdzie mamy tak wiele różnych rzeczy na co dzień do wykonania, tyle treści do odczytania. To, o czym tutaj mówiła też Agnieszka na wykładzie swoim, zresztą no, przepięknie, tak, w tematach. W tematach tego, co to jest woda w nas, że ona też podlega programowaniu. Wiecie, te tematy są zawsze ciekawe. Ja uwielbiałam o tym dużo zawsze wiedzieć, o tym, co jest w środku, co jest wewnątrz. I to, jakie korzyści mogą płynąć z tego, że my rozpoznajemy, co jest naszym przeznaczeniem, co jest naszą drogą. Tym, co jest wewnętrzne, my często szukamy potwierdzeń w zewnętrznym świecie, czyli patrzymy, jak otoczenie reaguje na to, co zrobiłam, co zrobiłem, co jest słuszne, czy to w ogóle było słuszne, bo z tą słusznością też mamy trochę kłopot w ostatnich czasach. Co tu robić tak, żeby było dobrze i słusznie, żeby było w porządku wobec mnie i innych, więc wykonujemy pewne rzeczy, obserwujemy otoczenie, patrzymy, o, tak zareagowali, aha, jest to jakiś sposób weryfikacji tego, kim ja jestem. Po co jestem, a jak robić, a nie, tak nie zareagowali dobrze. O to chyba jednak nie było słuszne. Jak połączyć ten wewnętrzny świat z tym zewnętrznym? Jak dojść do tej wiedzy w sobie, do tego rozpoznania potężnego, które daje te możliwości, tego, żeby wszystko było spójne, żeby było prawdziwe i żebyśmy się czuli w tym prawdziwi, tak żeby nam było dobrze w naszym celu, w naszym życiu. Zobaczcie, z tego wynika bardzo dużo, dużo dobrego. Jeżeli już wystarczająco dobrze skupimy się w swoim środku na tym, jaką jestem istotą. Bo być może ta moja wewnętrzna istota, ona ma dużo większe zasięgi, prawda? Może ma dużo ciekawsze pomysły niż spełnianie marzenia o kupnie czegoś na przykład, załóżmy. Czy pojechania gdzieś tam do jakiegoś miejsca i zobaczenia tego, co jest tam. Może to są coraz
może jeszcze bardziej, coraz to większe zasięgi, które my możemy mieć. Może poprzez to, że nie pamiętamy wszystkiego, że ta nasza pamięć jest tak skrupulatnie gdzieś nam zabierana po to, żebyśmy mogli doświadczać na nowo, może ciesząc się tymi małymi rzeczami, ale przez to, że jest jednak wyłączona, nie jesteśmy w stanie popatrzeć, na co ta nasza wewnętrzna, potężna istota ma ochotę. Jakie mają być te cele? Co jest tym przeznaczeniem? Ale załóżmy, jeżeli już się dowiemy, poprzez różne sposoby. To, co powiedzieliśmy sobie tutaj wcześniej, że no tak, jakieś potężne wydarzenie miało miejsce w naszym życiu, może trauma, może zdrowie, może od strony ciała fizycznego, może od psychicznego, albo od relacji, no gdzieś to zaczęliśmy. A może była to zwykła ciekawość poznania tego, jaką jestem istotą i co mam w sobie jeszcze do odkrycia, bo tak też ludzie się budzą. Poprzez tą ciekawość byłoby najłatwiej, prawda? Czasem trzeba zarobić coś mocniejszego, żeby się jednak postawić na tej ścieżce, na tej drodze dążenia do odkrywania własnego przeznaczenia. I im więcej mamy części, kawałków tego, robiąc te różne rzeczy, prawda? Każdy z was coś już zrobił. Czy to była dieta? Chociaż to jest akurat tak moim zdaniem, co ja też często lubię powtarzać na tym ostatnim miejscu, bo dieta to ona sama przychodzi zwykle skutkiem ubocznym wewnętrznego oczyszczania się, czyli tego, co jest pracą z energiami w naszym środku, czyli docieraniem do tego, co tak naprawdę steruje naszym światem i mną samym w naszym świecie. To już jest skutek uboczny, pokłosie. Czy tak jak była tutaj mowa o tym, że no chcemy zgubić zbędne kilogramy, no tak, oczywiście, ale to też jest skutek uboczny. Kiedy pracujemy z własnym wnętrzem, dowiemy się, jaki jest nasz cel istnienia, to wtedy nie ma miejsca na jakiekolwiek dodatkowe kilogramy w fizycznym ciele. To tak jakby ktoś wyciągnął tej wentylki w pasie i tak zrobił tak. Wszystko ucieka. Homeostaza jest już pokłosiem, jest wynikiem tego, co najpierw, co jest pierwsze. Tego, co jest relacją nas samych z sobą, samym z sobą samą w naszym wnętrzu. Jak do tego dochodzimy, docieramy, wtedy wszystkie inne rzeczy i marzenia, pomniejsze oczekiwania, przyjemności, chęci, pragnienia znikają. Nie ma już czego pragnąć. Nie trzeba o niczym jakoś specjalnie marzyć, a później dochodzić do tych rozczarowań, w których to osiągnięte marzenie jednak nie dało takiego super skutku, a jeżeli tak, to na chwilę. A kto z was zna te wszystkie momenty, gdy kupujemy sobie nową zabawkę? O, jaka ona jest świetna. No super. Najpierw otwieramy te wszystkie pudełka, przyglądamy się temu bardzo dokładnie, cieszymy się z tego, a później, no, zanim to pudełko w ogóle otworzymy, to czasem mija 2 dni, tak? Ach, bo jeszcze ta paczka przyszła tam z czymś, prawda? Proszę? Tak, to już w kącie stoi tam. Jak kupowałam na stronie, to się jeszcze cieszyłam, a teraz to no tak, no. Do czego to mi dalej potrzebne? Ale idźmy do wnętrza, idźmy do tego, co jest energią. To jest moim tym tematem przewodnim praktycznie w każdym wykładzie, więc tutaj myślę, że to dla was nie będzie wielkim zaskoczeniem, kiedy znowu o tym powiem. I jaką wersję świata nasza istota sobie uprościła wewnątrz. Po czym to można rozpoznać, że idziemy tą swoją własną ścieżką, że ta droga do wewnętrznego poznania jest wypełniana, że te cele mają szansę zaistnieć. Po tym właśnie, że ten zewnętrzny świat jest spójny z tym, co w środku. Kiedy już nie ma tych wielkich rozczarowań, w których to dziwimy się. Bo wiecie, jak się czemuś dziwimy, to też jest pewnego rodzaju oprogramowanie, jakiś program, który nie należy do tego, co jest naszą wewnętrzną istotą. Możemy coś podziwiać, zadziwiać się istnieniem tego, prawda? Że to istnieje. Natomiast dziwienie się, że ktoś zrobił coś albo nie poszło jakoś, to też jest pewien rodzaj zaprzeczenia tego. Jednak nie jest to ten kierunek. My wszystko robimy, żeby ten nasz zewnętrzny świat pasował do tego wewnętrznego. I żeby to nasze wnętrze pasowało do zewnętrznego. Używamy różnych narzędzi,
I być może używaliśmy ich wielokrotnie w wielu innych miejscach w naszym świecie. A może przychodzi właśnie czas, żeby użyć ich po raz kolejny, ale do zupełnie innych rzeczy, do innych spraw. Do tego, żeby umieć te dwa także ważne dla nas elementy świata, rzeczywistości, faktory połączyć ze sobą, żeby to było spójne. To wtedy należy odrzucić wszelkie spekulacje tego, że zewnętrzny świat jakkolwiek spekuluje w naszą stronę lub gdzieś próbuje nam zrobić coś, co jest przeciw nam. Trzeba będzie z tego zrezygnować, bo tylko tak idziemy do wolności. Bo kiedy myślimy o tym, czym jest energia w nas, no to dokładnie tak z nią będzie, jak będziemy o niej myśleć. Jeżeli każdego dnia ustanawiam sobie, kontempluję, gromadzę energię, siłę, moc, manę, mana, tu mamy znowu słówko z hawajskiego języka, kahuni, tak właśnie mówili o energii. Kiedy mówili do innych, to nabierali wody w usta. A zobaczcie, jak bardzo przekształcone zostało to w naszym dzisiejszym świecie. Jeżeli mówi się o kimś, że on nabrał wody w usta, to znaczy co? Miał powiedzieć, a nie powiedział. A zupełnie inne znaczenie tajemne ma właśnie nabieranie wody w usta. Woda na Hawajach oznacza manę, przepływ, energię. Każdy, kto chciał mówić do innych, tak żeby to było zrozumiałe, żeby to było docierające, to nabierał wody w usta, czyli czego? Many, energii. Jeżeli sobie to przypomnicie, za każdym razem, zanim otworzycie usta, pamiętajcie, że to, co wypowiadacie, dobrze było i płynęło z energią, czyli tą maną, z tą wodą symboliczną. I nie ma to nic wspólnego z niemówieniem. Ale bardzo dobrze powstrzymuje od mówieniem tego, co się myśli, a uposaża nas w kierunku, żeby zacząć myśleć na temat tego, co mówimy. To jest ta właśnie różnica. Ale dobrze, idźmy dalej. Jeszcze do tych sposobów, które każdy z was gdzieś tam zrobił, tak czynił ze swoim wnętrzem, ciałem fizycznym, czy to różnymi regresami, wchodzeniem, namierzaniem oprogramowania, pracą z tą swoją podświadomością, autosugestiami, sugestiami, hipnozami, różnymi wizualizacjami. Zobaczcie, tego tak dużo jest, tych pięknych narzędzi, które faktycznie otwierają wiele dróg, ale czy prowadzą do tego, żeby poznać, czym i kim jest ta moja wewnętrzna istota? Czy to jest takie od razu? Czy my to mamy natychmiast? Wykonasz taki proces i już w nagrodę będzie to. To znowu idzie w kierunku tego oczekiwania, zobaczcie, tego marzenia, spełniania. Znowu mamy to na chwilę. Już łapiemy, już to jest tym, to już jest tym, a za chwilę wciąga nas po raz kolejny bezsens istnienia. W takich zwykłych, codziennych rzeczach, jak funkcjonujemy. I znowu mamy jakiś temat do przerobienia, znowu kolejną rzecz do załatwienia. I gdzie jest ten mój rozwój wewnętrzny? Gdzie ja znowu gubię drogę? Znowu nam pokazuje rzeczywistość, że jednak nie mamy tego poznania. Że nie weszliśmy do tego i nie widzimy tego celu. Bo jak on jest jasno widoczny, określony, wyraźny, to mamy wtedy pełną spójność. Wtedy możemy się otwierać i wiedzieć, czym na przykład jest miłość. Jak sobie o tej miłości teraz pokontemplujemy, to do czego ona jest tak najbardziej zbliżona? Jeżeli ktoś ma chaos jeszcze w tym, zamieszanie, czym jest ta miłość w nas, do nas, do innych, do świata? Jaka to emanacja? I tutaj znowu z pomocą przychodzą zasady, prawda, Huna i wiele innych jeszcze, ale jak ja się tak skupiałam na tym, jak to najprościej wytłumaczyć, jak to powiedzieć, tak przekazać, to największa miłość czuję, zobaczcie, już mi wychodzi to słowo, kryje się pod czułością. Pod czułością. Wyobraźcie sobie, jak to jest być czułym dla kogoś, dla siebie. To tam pod spodem jest ogromny rezerwuar miłości, nieograniczony. Dokładnie tak najszybciej można to skojarzyć. Wejść do siebie, do środka, do wnętrza, zapytać się, czy jestem,
czy jestem dla siebie czuła, czuły, to wtedy siebie kocham. Z tą delikatnością. A to jak zwracacie się do dzieci, jak do nich, jakimi słowami, jak mówicie. Dokładnie to jest tą miłością. Więc jeżeli nie jesteśmy dla siebie czy dla kogoś czuli, gdziekolwiek pojawiają wam się tego typu zagadnienia, macie wątpliwości, to tam nie ma miłości. Bo każda miłość jest pozbawiona jakichkolwiek wątpliwości. I to bym mogła mówić też o zakochaniu i tak dalej. Wiecie, no temat szeroki jak rzeka, naprawdę. O tym, co jest najpierw, a co później z tego wynika. Ale idźmy dalej. Jak to z tą energią jest w tej naszej pracy? Z tą weryfikacją? Z tym, co zewnętrzne? Jak obserwujecie? Jest takie powiedzenie też, że no nie można pewnych rzeczy osiągnąć, jeżeli używamy tych samych metod cały czas do wszystkiego, a chcemy, spodziewamy się innych rezultatów. No, prawda. Trzeba też coś zmieniać. Nawet w sposobach, technikach, metodach każdy z was wnosi coś nowego, bo to na nowo tworzymy. Kiedy czytamy książkę, ona również na nowo jest tworzona, bo każdy z nas ją inaczej odbiera. Więc wszyscy mamy możliwość wyciągnięcia tego z przestrzeni, co jest uposażające w algorytmy dla każdego z nas. I być może każdy z nas ma inną drogę, inny cel. I ona jest wyjątkowa. I ma swoją własną intuicję, która mu podpowiada być może inaczej niż inna intuicja. Więc patrząc do środka, w tym swoim wnętrzu, co jeszcze można tam odkryć? Jak potężna jest nasza istota? Kiedy myślimy o przepływie energii, o manie, to dokładnie tak będzie z nią, jak o niej myślimy. Dlatego dobrze jest skupiać się na tym, co piękne, co dobre, co uposażające, co wznosi, co oczyszcza. Bo wtedy ta uwaga dobrze jest skierowana i ta mana się powiększa. Ale jak jeszcze możemy pomyśleć o tej energii? Jak ją poczuć w środku? Jeżeli już się dobrze ukierunkujemy, to im więcej tych myśli, tym więcej tej many i jej więcej przybywa. To takie proste jest. Zobaczcie, praca ze wszystkim, z waszym światem, zdrowiem psychicznym, mentalnym, energetycznym, fizycznym, relacją i wszystkim. Tylko poprzez energię i psychiczną własną siłę. Moc. Taką, która jest mocą wiekuistą. Czerpać można z tego potężne energie do pracy ze światem. Więc jak o swojej energii myślicie? Jak zrobimy sobie kolejny skan, zapytam się siebie teraz w środku, jak ja myślę o tej energii? Jak ona jest? Im więcej wydaje, ukierunkuje, tym więcej przybywa, a może tym więcej jej znika. Jak o tym myślicie? Im bardziej się dzielę, tym mniej mam w sobie? Czy może się mnoży i wraca w kompletnie innej, nowej odsłonie? W tym, co jeszcze niedostrzeżone. Bo nasz umysł gdzieś, to oprogramowanie, może sztuczne, już abstrahując, skąd przyszło, skąd przypłynęło, będzie gdzieś nas skręcać w inne ścieżki, mówić, że nie ma, że za mało, że znowu ubyło, że ktoś zabrał, że ukradł, że mnie potępił, obraził brzydkim słowem, bez many, a może zwątpił, tego swojego wewnętrznego myślenia dokładnie nie wyraził, a może trzeba będzie teraz coś wyjaśniać. Znowu się spotkać, dojść do tego, co było meritum tej sprawy, żeby było dobrze. A właściwie to nie trzeba. Bo to znowu pokazuje, że niewłaściwie myślimy, czujemy i korzystamy z tej many, którą w sobie mamy. Jak tak sobie patrzę jeszcze na te nasze wewnętrzne ścieżki, czytam
od ludzi różne maile, wiadomości, jak pytają, zadają pytania o to, czy ja ze sobą wewnątrz pracuję, chociaż nie znam żadnych metod i technik? O tak, każdego dnia. Na przykład w snach. To jest częste pytanie. Co to jest ten sen? To marzenie senne, czy jakkolwiek by to nie nazwać. Czy może jeżeli było tragiczne, to coś mi się teraz stanie, to teraz mam uważać, to teraz mam patrzeć na świat, obserwować wszystkich dookoła, jak mam to czytać? Co to jest dla mnie za znak, symbol? No, tutaj to trzeba by wiedzieć, czym są sny, to po pierwsze, bo to jest ich kilka różnych rodzajów, na których warto się skupiać, które są tymi, że w środku faktycznie dojrzewamy do tego, że dochodzimy do celu swojego, do przeznaczenia, że to mamy do odkrycia. Są takie sny, które są zwykłą kontynuacją dnia codziennego. Wiecie, jesteście mocno gdzieś nafaszerowani, naszpikowani takim wydarzeniem, jak to dzisiejsze na przykład. Przychodzicie do domu, obrazy jeszcze pojawiają się w przestrzeni, odczytujemy różne twarze ludzi, tego co powiedzieli. Zasypiamy, śpimy i śnimy. Śnimy właśnie o tym, co było w ciągu dnia. Film piękny jakiś poglądamy, a może nie jest piękny, może ma inne dziwne sceny. W dalszym ciągu o nim śnimy. Nawet bierzemy udział. Gramy główną rolę. Ale to również jest nic innego jak przedłużenie tego dnia codziennego, jak reakcja tej naszej podświadomej jaźni na to, żeby wyrzucić z tego, co jest za dużo, co nas znowu od celu naszego oddziela. Możliwości przejawienia się wewnętrznej tej naszej istoty zabiera po raz kolejny. Ale są i takie sny typowo, wiecie, fizjologiczne. Dokładnie spowodowane tym, co akurat w naszym ciele się dzieje. No. Już nie muszę wspominać, jak ktoś ma ochotę do toalety, prawda? Co można zrobić w trakcie snu. Albo że komuś pić się chce bardzo, to wtedy będzie śnił o tym, że pije, że wody ma całe hektary, że wszędzie tego dużo. Morze całe wody pitnej, a niczego nie pije. To też jest sen. I czy można poprzez ten akurat sen cokolwiek na temat swojego wnętrza, przeznaczenia lub przyszłości wywnioskować? Nie. Ale są też sny ostrzegawcze. Takie, gdzie na przykład ktoś się śni, kto już odszedł z naszego świata. Zmarli ludzie, rodzina, babcia, dziadek. Może mama i tata. Jak to wtedy czytamy? Ostrzeżenie jakieś? Słuchamy, pamiętamy, co powiedział. Jakie to słowa? A może to kolejne warstwy z tego, co akurat podświadomość musi w danym momencie przepracować, żeby się uratować, bo po to są te sny. Dokładnie. Ale są też takie symboliczne, statyczne obrazy, które przychodzą po prostu. Obraz się pojawia. Na przykład drzewa. Pół złamanego. Bez żadnej szczególnej wibracji, bez żadnego odczucia, bez żadnego ruchu. Po prostu obraz zwyczajny. I gdzieś rano wstając pamiętamy o tym, że on był, a może coś to znaczy. A tu warto się właśnie skupić. Nad tym warto pomyśleć, bo to są znaki, gdzie nasze wnętrze pokazuje duże zmiany. Że coś nas czeka. To są właśnie te statyczne symbole. Takich, w których my już się dobrze też znamy, ale o których też nie pamiętamy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, z tą pamięcią to jest różnie. Bywa różnie. To można już czytać. Więc najpierw dobrze jest sobie odróżnić, jaki to sen miał miejsce, jaki to rodzaj. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, my tam dużo w nich transformujemy, dużo przepuszczamy. Często sny takie miewamy, że wręcz z kimś się kłócimy, że coś dzieje się trudnego dla nas. Tak właśnie radzimy sobie wewnątrz, żeby się na nowo zintegrować z sobą. Tak, to jest naturalne, ale też ludzie do mnie piszą lub dzwonią, mówią, że nagle coś się dzieje z nimi, coś się wydarza, ich ciało zaczyna wibrować, boleć wręcz. Robi się gorąco, swędzi, kłuje, piecze. Nie wiedzą, co robić.
automatycznie oddychać im się chce, aż całymi ustami wciągają powietrze, wydmuchują. Pytają, co się takiego ze mną dzieje. No to jest też proces. Tak, to również jest oczyszczaniem. A nigdy żadnych takich metod i technik się nie uczyli. Ale gdzieś zasłyszeli, gdzieś w internecie, ach, bo ktoś mówił o tym, to może by warto zapytać, czy ja teraz jestem bliżej tego celu? Do przeznaczenia dochodzę w ten sposób? O tak, odpowiadam, tak. I twoje ciało, i twoja świadomość, i twoja energia sama wybiera ci drogę. Zobaczcie, to wszystko nam wszędzie wszystko ułatwia. My sami to w sobie mamy. I to też jest takie bardzo popularne. Odkryj siebie, masz to w sobie, ale my nie wiemy, o co chodzi, dlaczego, skąd to się bierze. Wszyscy odkrywają gdzieś, ja nie wiem. To jest tak, jak opowiadanie komuś o transcendentalnym uniesieniu, przeżyciu, wyjątkowym doświadczeniu, bo ktoś nagle zdobył wiedzę o tym, jak wygląda nasz wszechświat, w jakiej konstrukcji jest, a może geometrii, jak matematycznie obliczyć pewne wzory i co? I opowiada nam, ktoś opowiada tak wyjątkowe zdarzenia, a nam się słuchać tego nie chce. Próbujemy się tym zapalić, zafascynować, pomyśleć, och, może jak ja też tak będę mieć, to wtedy to będzie to. Myślę, że niczego nie należy wręcz pamiętać. To nie jest obowiązkowe. Dużo rzeczy jest na tą chwilę istotne. Na ten moment, który transcendentalnym jest zwany, oświecenia, takiego przejścia, rozwinięcia. I tylko w tym momencie, w tym czasie jest on ważny. I nie należy go właśnie pamiętać. A niech on tam będzie, niech już zostanie, niech w tej drodze będzie zapisany. Poza tym one wszystkie nie są wcale w nas. Te momenty, te wspomnienia. Tak jak się to mówi, że one w mięśniach, że dlatego w ruchu chodząc, kiedy książkę czytamy, to wtedy się coraz to lepiej mamy, bo nam się zapisują te informacje w komórkach naszych. O tak, i one też tam są, te, co dotyczą nas jak najbardziej. I świata naszego, i wszystkich powiązań. Ale tak naprawdę wszystko jest we wszechświecie wydrukowane, gdzieś tak wykalkowane, odbite. Do tego dostęp jest zawsze. Dlatego jeżeli ktoś do mnie przychodzi, nieraz po latach czasem ktoś się znowu pojawia, to dosłownie po chwili wszystko się mi już wyświetla. Co ten ktoś zrobił? Z czym popracował, co było wtedy, gdzie było coś robione, jaki temat już był dotykany, jaki przetransformowany, jak było wcześniej. Czy ja to mam w swojej bazie danych? Myślicie, że tak potężne mam swoje tutaj komnaty do przetrzymywania energii i związanych z tym uczuć informacji i zdarzeń, obrazów? Nie. To wszystko w przestrzeni jest zapisane. Na powrót dostroić się możemy. Każdą relację przyciągnąć, odczytać, pooglądać, energią napełnić, wyświetlić jak na ekranie. A jeżeli potrzebne to nie jest, ściągamy znowu do takiego punkciku małego. Wraca na swoje miejsce, tam gdzie jest przechowywane. Ale to nie jest nigdzie w nas. To nie we mnie. Tam widać wszystkie rzeczy, tam wszystko jest zapisane. O człowieku, o jego istocie, sposobie myślenia nawet, przekonań, pod których jest wpływem w danym momencie. Wszystko tam znajdziecie. Niczego przechowywać w sobie nie trzeba. Bo mam takie pytania. Czy tobie ta praca z ludźmi nie szkodzi? Wiesz, tyle tych programów, tych traum. Prawda, wysłuchujesz tych treści. To takie trudne musi być. Czy to się w tobie jeszcze mieści? No nie. Nie ma takiej potrzeby. My to widzimy, czytamy, doświadczamy, uwalniamy, ustanawiamy. I tak się oto ten świat zmienia. Natychmiast w oka mgnieniu wszystko jest inne. Już nigdy takie samo nie pozostanie. Ale ten zapis w przestrzeni tej zmiany istnieje.
Co jeszcze jest takim super, myślę, plusem do tego, że żeby skłonić się ku temu wnętrzu, żeby zadać sobie to pytanie, co wy już zadaliście. Zobaczcie, tu nie było wcale żadnego dużego procesu dzisiaj, a to już działa. I jeszcze będzie się w was kontemplowało przez następne dni, tygodnie, może i miesiące, co tą istotą jest we mnie, na co ona ma tak naprawdę ochotę. I to pytanie gdzieś powtarzać się będzie, ale w momencie, kiedy skupimy się na tym raz jeszcze, na tym procesie, w którym już jesteśmy, jesteście, jak to może nam pomóc w naszym świecie? Jaką adaptację dzięki temu zdobywamy? Zobaczcie, zdolności, talenty, adaptacji do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Wiedza, jak podejść, co zrobić, jak zaobserwować, żeby nie zmienić, nie skrzywdzić, nie zaatakować ani siebie, ani innych. Niezależnie od tego, w jakim miejscu się znalazłam, czy to było wczoraj, czy dzisiaj, w jakim kraju, w jakich czasach, średniowiecze, a może przyszłość jakaś odjechana, elektryczna tak zwana, bez dwutlenku węgla najlepiej, tak? Ale to jest nieprawda. My potrzebujemy tego gazu, tego życia. Jak sobie tą dygresję tutaj mogę zrobić, jest dokładnie go tyle, ile trzeba. Nie ma go wcale za dużo, jest zupełnie wystarczająco. Tego gazu życia właśnie, dwutlenku. Tego, co jak zrobimy wdech nosem i przetrzymamy to wtedy, o swoje komórki, o to właśnie uposażamy, o życie. Więc wychodząc nawet z tych przyszłych i przeszłych czasów, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, jeżeli się adaptujemy szybko do sytuacji, do rzeczy, to wtedy co mamy? Luz wewnętrzny, harmonię, przepływ. Możemy myśleć, że ta energia, ta mana jest właśnie w tym momencie urzeczywistniana. Cały czas jest do niej dostęp. Tam nie ma limitów. Dokładnie tyle i przepływa, ile tylko jesteśmy w stanie sobie uświadomić, że chcemy, żeby płynęło przez nas. Adaptacja jest wszędzie, do każdych warunków, do takich czasów, ludzi, sytuacji i innych. Brak już wtedy konfliktów jakichkolwiek. Nie ma na to miejsca. Już się do tego nigdy nie przyczynimy. Ale na co jeszcze patrzeć możemy w tej wewnętrznej drodze, takiej własnej, osobistej, tej w środku, tej w sobie. I tu z radiestezji chciałabym wam podać parę takich ciekawych informacji też odnośnie zdrowia, bo i temat taki tego festiwalu, prawda, tego tutaj, po co się spotkaliśmy. Co to jest ta geopatia? A w jakim miejscu, co sobie tutaj siedzimy? Co jeszcze wpływa na nas? Na tą wewnętrzną energię, co nas jeszcze uposaża, a co wręcz przeciwnie, jest dla nas trochę niebezpieczne. Te wszystkie wodne cieki, promieniowania słoneczne, płyty tektoniczne, o tym też już wiedza, wiecie, potężna, napisana. Zachęcam do też jej przestudiowania. Co jeszcze wpływa na nas, co nas oddala od siebie, od wnętrza naszego. A może by tak sobie zbadać, gdzie siedzę w danym miejscu, gdzie śpię, gdzie żyję, skąd pożywienie biorę. Tam też dużo odpowiedzi jest dla was. Zachęcam, wiedza jest bardzo ciekawa. Albo patrzmy, co jeszcze można z tym zrobić? Zanim dojdę do tego, jak już mowa też była tu o naturze, o tym, co jemy, ale i o zwierzętach tak trochę. Na wszystkich takich strefach geopatycznych, mocnego promieniowania, które dla nas szkodliwe jako ludzi, ma zły wpływ.
na wnętrze, na energię. Niektóre zwierzęta czują się świetnie. Tak jak pszczoły na przykład. Jak się wyrajają, to gdzie swoje gniazda zakładają? Właśnie w miejscach, gdzie największe promieniowanie szkodliwe dla nas, a dla pszczół jak w sam raz, jak znalazł. One wtedy miód produkują o takich właściwościach, które są lecznicze. Tym promieniowaniem szkodliwym, jak wtedy działamy. Taki miód w sobie, kiedy go przyswajamy. Na co? Na to, co najbardziej w naszym wnętrzu, w ciele fizycznym popsute. I tutaj natura, zobaczcie jak działa. Podobnym na podobne. Ciekawe, prawda? A tyle się mówi, że to, co zjadać mamy, musi być czyste, wyjątkowe, prawda? Ekologiczne, że tylko to nas leczy, że to nas nie hamuje. A pszczoły co robią? Gdzie najlepiej się czują? W radiacji najwyższej. Jaki wniosek z tego można wynieść? A mrówki kopce swoje budują, ścieżki. Dokładnie po tych liniach, gdzie promieniowanie największe występuje. W geopatycznych przecięciach, cieków wodnych, podsycanych co czas jakiś ze słońca, z tych wszystkich wybuchów słonecznych. To też bardzo mocno ze sobą pracuje. To, co pod ziemią i to, co w kosmosie, a my tu gdzieś między tym też. Akurat nam się tutaj pojawić udało. Zobaczcie, obserwujcie swój świat, zwierzęta. Chociaż jakby zrobić pomiary takie radiostazyjne nad kopcem mrówek, to łatwo byłoby zobaczyć, że tam pomiaru zrobić się nie da. Bo ten cały kwas mrówkowy, tak? To się nazywa? Tak ekranizuje, że tam żadnego odczytu nie wykona się absolutnie. Promieniowań z ziemi geopatycznych. A zobaczcie, jak ten mrówkowy właśnie ten i jad dobrze też działa na pewne rzeczy w naszym organizmie i schorzenia. Używamy tego. To jest bardzo też stara wiedza. A one wiedzą doskonale, inteligentne są bardzo. Gdzie jeszcze możecie rozpoznać, że akurat w takiej strefie geomancji promieniowań się znaleźliśmy? Komary na przykład latają. One takie tańce, harce wykonują w przestrzeni. Dokładnie nad takimi miejscami najlepiej się czują. To też jest ich doskonałe miejsce. Są też rośliny, które świetnie sobie radzą. Drzewa, te, które na radiacji świetnie się czują. Wiśnie, śliwy, odporne bardzo. Ale są i takie, które absolutnie innej natury. Tak jak my, ludzie, z radiacją nie jest im po drodze. I to widać. W przestrzeni, jak popatrzycie na żywopłot, piękny rośnie, wysoki, a tu nagle dziura w żywopłocie, wyschnięta. Dokładnie w tym miejscu biegnie potężna linia radiacji szkodliwej. Lub drzewa takie, co takie powyginane, pokręcane, jakieś guzy mają na sobie. Jemioła za to świetnie na takich miejscach rośnie. Koty się świetnie tam czują. Nie kładźcie się w tych miejscach, gdzie koty. To nie jest zdrowe dla nas. A psy na przykład tego nie lubią. Tam, gdzie pies spokojnie siadać może. Tutaj jest. Tak, bez kłopotu. Dobre miejsce. Ale robiono też badania. Oczywiście tutaj mogłabym wyciągnąć jeszcze, prawda, z rękawa dużo na ten temat, bo jednak promieniowania z Ziemi kosmicznej, wszystkie inne obiektów geometrii świętej i innej, i każdej, to też bardzo mi po drodze z tym tematem, więc się dużo interesuję. Sama robiąc też pomiary, poza tym no, jestem też psychometrą, a to już z kolei z radiestezją nie ma za wiele wspólnego. To są badania raczej bardziej takie, gdzie potencjały sprawdzamy. Właśnie to, jak bardzo już nam się udało jako istotom dojść do tego, co jest naszą drogą i celem i tym przeznaczeniem. To tam można to sprawdzić, od tego ten dział psychometrii. Ale patrząc jeszcze na geomancję, patrząc jeszcze na geopatię, na to, co z Ziemi,
na te wszystkie inne cieki i tak dalej. Jak dużo z tego dowiedzieć się możemy dla siebie już dziś. I co jest najważniejszym chyba tutaj kulminacyjnym etapem o tym temacie, co chciałam powiedzieć, że każdą ochronę przed tym możemy sami wytworzyć u siebie, używając swej mocy psychicznej, tej istoty potężnej wewnętrznej, ustanawiając, że od dziś wszystkie cieki geopatyczne wpływać na mnie nie będą. I mój dom jest chroniony i bliscy, gdziekolwiek nie spojrzę, tam wszystko przyjazne jest dla mnie. Wtedy możecie zamienić każdą wibrację w wodę, ustrukturyzować sami w sobie. I nie mówię już o tej, co w komórkach mamy. Zróbcie sobie taki test dla odmiany. Nalejcie szklankę wody, ustanówcie wieczorem, przed snem, że do rana ta woda będzie już ustrukturyzowana. Postawcie na szafce nocnej, a rano jak staniecie, zapewniam was, że woda błyszczeć będzie. Światłem jasnym. Dokładnie tak się to robi. Więc gdzie tak naprawdę szukać jeszcze odpowiedzi? Jakich wysiłków dokonać nam trzeba? A może by tak od środka zaczynać, od początku tego naszego istnienia. Od tego, co nasze. Co tą istotą naszą największą. Może tam by poszukać. Wtedy niejedzenie, czysta woda będzie tylko konsekwencją. Lub spożywanie pokarmu, a tym bardziej, że w dzisiejszych czasach jak my robimy. Zwróćcie uwagę na to, jak jecie. Ja tak dużo zawsze mówię o programach, o tym temacie. No dziś nie wnikam tak mocno akurat do tego, żeby o tym szczegółowo opowiadać. Ale jak ważne jest to, jak spożywamy. A w większości, jak my się w tym mamy. Telefon przed nami, telewizor, komputer, rozmowa w słuchawkach lub przy uchu gorzej jeszcze. Gazetę czytamy. O czymś tam jeszcze myślimy, ale na tym, co jemy, się w ogóle nie skupiamy. Kontaktu mentalnego, psychicznego żadnego w tym nie mamy. Nic. Nie przeżuwamy. Połykamy. No nic dziwnego, że nie ma czasu, bo nikt świadomości nie użył do tego, żeby to jedzenie zostało ustrukturyzowane, oczyszczone. Uposażone w tą manę, tak jak mowa, z tą wodą w ustach. Nabierajcie tej wody w usta. Zastanówcie się trochę, zanim coś powiecie lub zjecie z talerza. Zobaczcie różnicę kolosalną, kiedy skupiam się na tym, co mam przed sobą, co do ust wkładam, co zjadam i strawiam. Od razu wszechświat wszystko weryfikuje dla was. Każde pożywienie. Zupełnie inną jakość wszystkiego zdobędziecie. Uposażeni w świadomość tego, co w danym momencie się dzieje. I tu znowu mamy jaki model. To, co często się mówi, tak? O czym? O tym momencie mocy. Teraz i tutaj, to jest właśnie to wasze skupienie. Im większa uważność na tym, co wykonujecie, czego się podejmujecie, jakich planów na przyszłość czy na teraźniejszość, im uważność większa, tym większa energia, tym większa mana się tworzy. Im bardziej dany temat, daną sytuację czujecie, im bliżej tej wewnętrznej, potężnej istoty, którą jesteście. To was zbliża do celu swojego poznania. A później to już jest tylko cała zabawa w tym, co nazywa się tym celem osiągania, osiąganiem, procesem. Podróż każdy ma swoją, wewnętrzną, osobistą,
Ale może jak chcecie, to zadajcie też swoje pytania. Bo tutaj nas wszyscy śpieszą z tym czasem dzisiaj. A tyle jest jeszcze dobrego, o czym można by powiedzieć w tej drodze swojej wewnętrznej. Jak ludzie, istoty, z którymi się mamy, z którymi na co dzień, ale i nie na co dzień, gdzieś tam się spotykamy. Wiecie, jak dobrze czują, jak pokazać nam mogą? Czy my blisko tego wewnętrznego źródła jesteśmy swego? Czy ten cel już gdzieś osiągamy? Czy jednak daleko od tego przeznaczenia jeszcze lądujemy i się mamy? Jeżeli ktoś znudzony jest tym, co na co dzień robi, do pracy niewygodnej i codziennie chodzi, nie ma już na to ochoty, ale gdzieś maskujemy to skrzętnie, wytrzymam jeszcze, dam radę, to inni to czują. Świat zewnętrzny szybciutko pokaże. Jakąś złością, atakiem, kłamstwem, zamieszaniem. Potem szybko rozpoznacie, że to nie wasz temat, to nie ta droga. Nie tędy. Daleko, daleko jestem od tego, co we mnie. Oczywiście, można by powiedzieć tak, ale nie zrezygnuję, bo przetrwanie. Jedzenie kupić trzeba. Kanapki robić do pracy o 5 rano. Prawda? A ktoś mi ostatnio powiedział, że no wstaje rano, robi kanapki te o 5 rano, tak? Idzie do pracy po to, żeby mógł wstawać rano, robić kanapki o 5. I właśnie po to to robię. No ja wiem, to nie tak łatwo odnaleźć się w tym wszystkim, prawda? Co słuszne, a nie słuszne. O właśnie. Chcieć trzeba. I chęci też są dobre, i chęci dużo mamy. I na pewno w takim towarzystwie się tutaj spotykamy, gdzie wszyscy chętni do tego. Fajnie jest. Dzisiaj super. A co jutro, co pojutrze? Jak to będzie dalej? Kiedy znowu jakaś kłoda pod nogi podleci, przeskoczyć, rozwalić, kopnąć, zaakceptować, uzdrowić, wybaczyć. Co zrobić? Nie myśleć. To też działa czasem. Ale tak, żeby do tłumienia nie doszło, to jest ważne. Możemy nie myśleć, ale jak długo? My sobie często takie rzeczy przekładamy. Rachunek solidny trzeba zapłacić, ja jutro zapłacę. Ach, jutro było futro, pojutrze. Odsuwamy. Dlaczego? Bo czasu potrzebujemy, żeby się jakoś w środku jeszcze oswoić z tym, że trzeba to będzie zrobić. Te trudniejsze rzeczy gdzieś tam znowu odkładamy. Na przyszły tydzień. Jutro zrobię. Za ciężkie. A jak ciężkie, to potrzebuję więcej czasu, żeby się zebrać w sobie. Czyli z jakiej wtedy wychodzę idei, że nie ma tej energii. Że za mało znowu. Ale można też nie myśleć, wiesz, to fajne, co powiedziałeś. Czasem to też się uzdrawia. Kiedy już taki mętlik przychodzi ogromny, już nie wiemy, co początkiem, a co końcem w tych wszystkich zdaniach następujących po sobie, samo myślących się nawet do tego stopnia, prawda, monologach wewnętrznych, kiedy już naprawdę nic się nie da zrobić, można sobie przycupnąć na chwilę, pomyśleć, dobra, pomyślę o tym jutro. Zostawiam to teraz. Poproszę inny zestaw wyobrażeń i myśli na dzisiaj. A jutro było futro i czasem, nawet dziś wewnętrznie, jak się nad tym skupiamy, o czym to ja wczoraj myślałem, że dzisiaj pomyśleć miałem? Nie pamiętam. Samo się rozwiązało. Gdzieś tam wyparowało. A tak mocno z tej energii, wiecie, ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło i ssało. I po co? Ale jak coś już przychodzi, pomimo, że jutro, no to już skupienia naszego wymaga. Tak, żeby słusznie było, prawda? Żeby sprawę poprawnie rozwiązać.
I z tą właśnie słusznością w różnych decyzjach, sytuacjach i wypowiedziach często z nas też każdy się zmaga. Wszyscy, tak. Wszyscy gdzieś to mamy. W sobie, w tej codzienności gdzieś tam utkane. Ale kochani, nie wiem, czy to już nie trzeba nam kończyć, tak? Bo 15 po siódmej, no tak gdzieś zaczęliśmy. Na te gongi. Kto ma ochotę, to niech idzie, słuchajcie. Nie myśleć, zapomnieć. Ale słuchajcie, na pewno jeżeli chodzi o to tłumienie, nie jest to też dobrym sposobem. Niektórzy sobie też radzą na zasadzie, że jak już cokolwiek przychodzi, to od razu to robią. Rachunki płacą natychmiast albo te wszystkie automatyczne paymenty robią. Niemniej jednak dobrze jest sobie to wypośrodkować. Dzięki. Dziękuję wam bardzo. Brawo dla was. Zapraszam na gongi, mając tutaj mikrofon dostępny.